Jakiś czas temu na moim Instagramie pokazywałam Wam, że otrzymałam super paczkę od Mojito. Dostałam ją w związku z ich nową kolekcją, która nazywa się Lasting Moments, a kolekcja dedykowana jest pannom młodym i gościom weselnym. Jest to kolekcja ślubna oraz kolekcja na specjalne okazje. A dziś chcę pokazać Wam kilka stylizacji właśnie z tej kolekcji. Stylizacja to ta, którą mam na sobie i to jest zdecydowanie stylizacja kierowana do panien młodych. Suknia jest nieco mniej formalna, mniej oficjalna na mniejsze przyjęcie albo na przykład na ślub w plenerze, ale ta prosta w kroju suknia może być też idealną opcją na przebranie bądź na poprawiny. Co jest w niej fajnego? Po pierwsze mamy bardzo ładny kolor off-white, który powoduje, że dobrze wyglądamy w tak jasnej kreacji. Nie jest to taka czysta, śnieżno-biała biel, która jest dla naszej urody bardzo trudna. Kolejna rzecz to jej krój. Prosty, klasyczny, to jest ogromna zaleta i ma świetny dekolt. Ten dekolt nazywa się kaszker i jest to taki dekolt, który pasuje praktycznie przy każdej figurze. Kiedy macie mniejszy biust, delikatnie optycznie go powiększa. Kiedy macie duży biust, to świetnie chowa się w tym dekolcie. Do tego mamy ładnie zaznaczoną linię talii, dosyć wysoko, dzięki czemu mamy wydłużoną tutaj linię naszych nóg. W momencie, kiedy decydujemy się na taką prostą w kroju suknię, fajnie podkręcić ją dodatkami. Ja postawiłam na delikatne, błyszczące kolczyki, dosyć mocną torebkę z biżuteryjnym uchwytem i błyszczące buty na niewysokim obcasie, bo jednak chodzi o to, żeby bawić się w nich całą noc i żeby było nam po prostu wygodnie. Z tyłu mam dekolt w kształcie literki V, dosyć głęboko wycięty, przez co pięknie zaprezentowane są plecy. W tej kolekcji jest jeszcze jedna świetna rzecz dla panien młodych, muszę Wam o niej powiedzieć. Mojito stworzyło szlafroczek dla panny młodej. Jest to krótki szlafroczek z tyłu z napisem Bride, który po pierwsze świetnie wygląda, a po drugie przyda Wam się, może nie tylko w dniu ślubu. Jeżeli chodzi o ten najważniejszy dzień, to oczywiście rano sobie wstajecie, ogarniacie się, po czym zakładacie na siebie ten szlafrok na czas przygotowań. Czyli jesteście czesane i malowane właśnie w tym szlafroczku. Jest Wam wygodnie, komfortowo i nie ma takiego niebezpieczeństwa, że siedzicie na przykład w t-shirciku, a potem trzeba go zdjąć. Czyli cały makijaż, fryzura, idą z dymem, bo po prostu zdjęłyście bluzeczkę. Ten szlafroczek sobie wygodnie zdejmiecie i od razu możecie nakładać suknię ślubną. Ale powiedziałam też o tym, że szlafroczek może przydać się nie tylko w dniu ślubu, może Wam się przydać, jeżeli na przykład Wasz wieczór paniński będzie w spa. Co więcej, ten szlafroczek będzie pięknie prezentował się na zdjęciach, nawet tych wykonywanych w dniu Waszego ślubu podczas przygotowań. Przed
czas na garnitur. Takie przełamanie, bo w kolekcji jest bardzo dużo sukienek, ale pojawiła się też taka propozycja, na którą mogą skusić się na przykład te druhny, które w sukienkach nie czują się najlepiej. Garnitur występuje w tym pięknym błękitnym kolorze, jest jeszcze taki w wersji delikatnego różu, ale garnitur to jest świetna stylizacja nie tylko na wesele. Garnitur bardzo się zmienia w zależności od tego, z jakimi dodatkami go połączymy. Tutaj okazuje się, że z prostą w formie błyszczącą torebką, delikatną biżuterią i butem na obcasie może być absolutnie wersją wyjściową, pomimo tego, że jest w jasnym kolorze. Ale taki sam garnitur, jeżeli zestawicie z na przykład białym t-shirtem i trampkami, będzie wersją bardziej sportową. A jak połączycie z białą koszulą, to nawet do pracy możecie w takim garniturze spokojnie pójść. Więc na pewno jest to wybór nie na jeden raz, a to bardzo ważne. Jeżeli chodzi o krój, to spodnie są dość dopasowane i mają bardzo fajną długość, bo delikatnie odsłaniają kostki, dzięki czemu optycznie wydłużają nogę. Jeżeli chodzi o krój marynarki, to podkreśla ona talię, jest fajnie fitowana i dobrze się układa. Se ilumina con tu sonrisa, mi corazón abierto de par en par. ¿Cómo quisiera te traer? Na sukienkę kolorową i sukienkę o moim ulubionym kroju, czyli maxi. Jest to długa suknia, jak widzicie, w przepięknych kolorach, delikatne pastele z wzorem kwiatowym. Bardzo wiele kobiet lubi kwiaty, więc wybiera właśnie takie suknie. I wydawać by się mogło, że długa suknia od razu będzie taka trochę sztywna, ale tu okazuje się, że nie. Dzięki temu, że mamy właśnie ten florystyczny motyw i dzięki temu, że mamy te delikatne falbanki, suknia jest bardzo zwiewna, lekka i dziewczęca. Czaderska rzecz w tej sukni to dekolt. W tej chwili mam dekolt w kształcie literki V, ale to, co jest na maksa ważne, to to, że te ramionczka są na gumce, a to oznacza, że trochę możemy z nimi poszaleć. Mi na przykład na maksa podoba się taka wersja, że opuszczam sobie tutaj te ramionczka i powstaje taki dekolt hiszpański, trochę w kierunku boho, trochę w kierunku sexy. Na pewno to jest moja ulubiona opcja, jeżeli chodzi o te suknie. No i jeszcze chciałam zwrócić Waszą uwagę na buty, które po pierwsze są idealnie dopasowane kolorystycznie do tej sukni, a po drugie to jest dokładnie ten sam model, który miałam przed chwilą przy garniturze i one są tak wygodne, tak mięciutkie, że na maksa Wam je polecam. Czas na długą suknię, tym razem w nieco bardziej eleganckiej wersji. Suknia jest w przepięknym i na maksa modnym teraz kolorze różowego złota. Co ważne, wykonana jest z tkaniny, która przepięknie, delikatnie połyskuje. Jeśli chodzi o krój, jest to taka nowoczesna wersja greckiej bogini. Suknia jest, jak widzicie, asymetryczna u góry, czyli jedno ramię mam zupełnie odkryte. Bardzo fajna rzecz, czyli podkreślenie talii. Paskiem w kolorze żółtego złota. Mieszanie takich kolorów jest teraz absolutnie w trendach i jak widzicie, świetnie wygląda. Mam wrażenie, że taki kolor sukienki na pewno dobrze będzie komponował się z taką skórą, chociażby delikatnie muśniętą słońcem. Co muszę powiedzieć, to to, że ta sukienka jest bardzo wygodna, świetnie się układa, przez to, że ta tkanina jest elastyczna, idealnie opina moje ciało. No i cóż, mam fajne tutaj zalotne jedno ramię i wygląda ona tak. Do całości dobrałam jeszcze kolczyki, które właśnie dostałam do domu w swojej paczuszce. Długie, błyszczące, wykonane z kryształków. A jeżeli chodzi o buty właśnie, to mam buty w kolorze żółtego złota, w takim samym jak paseczek, na tak zwanej kaczuszce, czyli bardzo niskim, ale wąskim obcasie.
Postoję, popróbuję. Tak, są wygodne, stabilne, nie chwieje się ten obces, bo bardzo często przy kaczuszkach jest właśnie taka sytuacja, że ten but jest niestabilny, a ten naprawdę dobrze. Dobrze stoi, dobrze się w nim czuję. Cała ta suknia wykonana jest z tkaniny plisowanej, co jest bardzo kobiecym rozwiązaniem, ale też suknia jest skrojona w taki sposób, żeby dobrze leżała, pięknie przylegała. No i ogromny plus tej tkaniny jest taki, że się nie gniecie, więc jak na przykład podczas wesela sobie usiądziecie, pojecie, a potem trzeba wstać i potańczyć, to macie tę gwarancję, że będziecie nadal świetnie wyglądać, a wszystko tutaj nie będzie okropnie pogniecione. Jak widzicie, w kolekcji Lasting Moments jest masa propozycji i one są bardzo różnorodne, więc mam takie poczucie, że każda z Was znajdzie tam coś dla siebie. Co ważne, kolekcja jest dedykowana wyjątkowym uroczystościom i te stylizacje na takie wyjątkowe uroczystości pasują, co nie oznacza, że są to stylizacje na raz. Na pewno będziecie mogły z nich korzystać wielokrotnie. Życzę Wam cudownych imprez! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!